naszego sprawy różne. Kto z Państwa chciałby zadać dwóch spraw różne? Zapraszamy. Panie bardzo. Proszę. Tak, tak. Uwagę. Zwiększamy wydatki na promocję gminy, a przecież mamy żywą promocję w postaci Roberta Lewandowskiego. Dzięki któremu tak naprawdę moglibyśmy promować naszą gminę, żeby było problem. Jakiś pomysł? Ale za pomysł. Znaczy pomysły. Pomysły możemy mieli wszyscy. I teraz tak, pytanie do pana wójta. Po ostatnich sukcesach pana Roberta chciałam się tylko pytać, czy ktoś pogratulował panu Robertowi tych sukcesów? Ona w gminie. Nie wiem, czy to pan wójt, czy pan przewodniczący. Wypadało to po prostu. Później tak, następny. Dlaczego do tej pory nie został honorowym obywatelem naszej gminy? Może byśmy mieli taki pomysł i coś takiego. Na a daliśmy mu taką możliwość? To znaczy, ale chodzi o to, że ale dobrze, później odpowiem, bo statut o tym mówi. O tym statut mówi gminy. Ja mam pytania i proszę sobie później komentować. Każdy radny powinien przejrzeć statut i powinien wiedzieć, na jakiej zasadzie się nadaje. Dobrze. Później tak, następne pytanie. Dlaczego do tej pory nie ma żadnego pamiątku? Nie wiem, może byśmy też coś na tym pomyśleli, czy jest taka możliwość. To jest to. No my jako mieszkańcy, to my sobie dumni zresztą z osiągnięć pana Roberta. Zresztą teraz po tych wszystkich sukcesach, jakie miał podlaty, bo ludzie nie wiemy, to wypadałoby, żeśmy byli dumni z tego. Z tego co wiem, to nawet powiem trochę zachodni. Są właśnie, jakby tak powiedzieć, wybrać żona obywatela właśnie honorowego, zaprosić i tak dalej. Także no nie wiem, czy może Państwo mieli jakieś pomysły właśnie w tym sposób. Bo mówiąc szczerze, nie jest wstyd, że nic w tym nie dzieje tutaj na tej gminie. W gminie związku właśnie z tą osobą, która naprawdę ma niesamowite osiągnięcia, a tutaj powinniśmy czerpać różne może ujmę to brzydko korzyści w związku z tym takim padalicem, prawda? Na tej zasadzie. No jest to naprawdę osoba, moim zdaniem, która wiele pracowała na ten swój sukces i wypracowała to w taki sposób, jaki wypracowała, proszę pana. No tak, zachęcam do statutu, tam jest wszystko napisane do A do B. Więc... Ale ja tylko rzucam, jakby to powiedzieć hasła. Dlaczego, tak, dlaczego, dlaczego? Ale no, padało się zapoznać statutem, ale nie nadawać pani za mnie. Siebie zapisz. Zapytam, dlaczego? Każdy może. Proszę pana, ja jestem w tej wieloletniej i zadaję pytania. Każdy może założyć pantów, każdy może wszystko robić. Gmina nikomu niczego nie zabrania, no chyba to jest oczywiste. No jesteśmy wszyscy dumni. Ale pan jako nasz przedstawiciel, pan jako nasz przedstawiciel, naszych mieszkańców gminy, no może by jakoś, nie wiem, miał jakiś pomysł na tego. No ciekawe ma pani pomysły, proszę bardzo. No, jutro ja nie mówię, że mam pomysły, ja na razie zadaję pytania. A to jest pani okej, ale najwyższej sesji pan. Ale my teraz nie o tym. Dobrze, obiecuję panu, że będzie miał pomysły. Tylko ciekawe jestem, co pan ma. Ewo, pomysł jest super. Możemy poświęcić temu osobne spotkanie. Nie chodzi o to, żeby komuś, nie wiem, dogryzać czy coś w tym rodzaju. Po prostu zróbmy coś, bo naprawdę mnie osobiście wstyd. Naprawdę. Ale przepraszam, ja mam sąsiada, który się przeprowadził z Warszawy do Leśni. I co on do mnie mówi? On mi mówi, Ewa, ja wszystkim opowiadam znajomym w Warszawie i w okolicach, że mieszkam w Leśni, w którym pan Robert Lewandowski mieszkał, wychował się, chodził do tej szkoły i jestem dumny. A my co? Jeszcze jest dumny. No, ale my też nas nie znam mieszkańca Leszna, który nie byłby dumny z Roberta. Ale dlaczego u nas jest zawsze cisza? Czy każdy krzyczy? Nie. Wie pan, co pani reżim? Nie, no jesteśmy dumni. Ale było euro, prawda? I na przykład nic, nie było żadnego... żadnej zorganizowania, żeby jakieś te mecze oglądać razie wszyscy. No. Ale przyszłaby pani oglądać? Oczywiście. A dlaczego pani nie wiem, ale na urodzenie ale to gmina wnioskuję, żeby na przyszłą komisję faktycznie radnym rozdać statut, gdzie radni powinni się statutem zapoznać. Ale czekaj, no, 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 no ale widocznie może część się nie zapoznała, no nie wiem. Ale, panie radny, ale nie, ja mówię, żeby się radny nie w tej kwestii ogólnie no ale, no, no, ale pani radna, pani mówi z czego ośmieszanie, że ze statutem się zapoznamy, który zatwierdziliśmy
sali. I był, nie, i był trzy lata, że tak powiem, wałkowany. Ale dobrze. Ja jestem tutaj, przepraszam, nie trzymam. Jest tam wolny, ale możesz mieć no, tak, ale ja mówię, właśnie, żeby komuś nadać jakiś honorowy obywatelstwo. Ja się zgodnie z tym. W najbliższej sesji będą propozycje do propozycje projektu. Nie, nie mam. Ja mogę tylko jedną rzecz powiedzieć od siebie, mogę paniego, mianowicie, że to, że my jako mieszkańcy Leszna jesteśmy z Roletta bardzo dumni, to jest jasne, ale jest tutaj pewien podpunkt, mianowicie jest taka niezgoda płci, czyli jak facet chce w domu oglądać mecz, a wtedy kobieta chce oglądać film, to muszę panu powiedzieć, że wiem to i nie tylko z przykładu własnej rodziny, od bardzo wielu mieszkańców, że jak są mecze z udziałem Roberta Lewandowskiego, oglądają wszyscy i mężczyźni. Ale oczywiście, tak. Dlatego to jest wszystko największe. Ale nie chodzi o oglądanie, nie chodzi o oglądanie. A nie możecie może w tablicy w szkole chociażby? No naprawdę, to obciach, nie? Pani Ewa, nie teraz będziemy dyskutować. Pani Ewa zgłosiła w temacie wnioski. Ja myślę, że możemy to podsumować, że Robert jest chlubą i chwałą zresztą na pewno. I będziemy to, jak ktoś mi drążyć, podsumować dalej. No ja powiem może od siebie, że po prostu warto z tego skorzystać, bo nawet jeżeli chodzi o sprzęt, czy o coś firma Nike'a, sponsoruje Roberta i na przykład na szkołę czy na coś można dokładnie można coś pozyskać. Ja myślę, że ten temat można ruszyć, no bo ale właśnie nie w sobie dobrze, proszę Państwa, przepraszam. Pani są ale ja mam pytanie, bo ja nie jestem akurat z Leszna. Czy pan Robert Lewandowski dochwali się tym, że pochodzi z Leszna? Tak. Że jest tak. Na a nie się proszę w telewizji sobie obejrzeć. Zawsze mogę podkreślić. Proszę Państwa. Tak, tak, tak. Proszę Państwa, przepraszam. Sprawy Roberta. Jeszcze nie raz do niej wrócimy. Pani sołtys teraz w przygłosie. Pani Ołówna. Chciałam spytać w imieniu mieszkańców ulicy Kwiatowej. Kiedy będzie zrobiona druga część tej ulicy? Ulica Kwiatowa, czy nie druga, tylko w ogóle? W ogóle Kwiatowa. Pani Kwiatowa ulicy Kwiatowa. Nie, Kwiatowa w ogóle nie jest zrobiona. Jaśminowa jest zrobiona. Kwiatowa nie jest druga połowa, to w ogóle mamy już pełnomocne zgłoszenie zezwolenia na budowę. Trwają prace. Przygotowawczo się temu się przetarg, no niestety w tym wypadku musimy ogłosić przetarg nieograniczony, także myślę, że po 25 października, jeżeli znajdziemy taką firmę, która się podejmie tego wykona, to zaczniemy pracę. I oczywiście zmieści się w budżecie, bo tam mamy 24 000. Proszę bardzo. Ja chciałabym jeszcze panu zwrócić uwagę na jedną rzecz, mianowicie u nas w zeszłym roku wiata przystankowa została że tak powiem, zniszczona przez wandali i ta wiata nie ma cały czas jednej szyby i nie ma tam ławki. I też o ile ta ławka, no ja rozumiem, że trzeba to czekać na to, ale to trwa już od chyba listopada zeszłego roku. Mamy wrzesień, dzieci chodzą do szkoły, pada deszcz, nie ma ani osłony szyby, żadnej, ani pleksji, nic kompletnie, no i nie ma tam ławki, gdzie mogłyby usiąść i poczekać na ten autobus. Była, została zdewastowana i była szyba, została zdewastowana i od tamtej pory nic kompletnie się z tym nie dzieje. Ja pytałam pana Latoszka chyba dwukrotnie, ale nie odpowiedział mi, mówił, że tam jest jakiś kłopot z odzyskaniem ubezpieczenia, ale później to jakby stanęło i nic się z tym nie działo, mija rok i w zasadzie jest jak było. Gdybym mogła poprosić o jakąś interwencję w tej sprawie, bo rzeczywiście dzieciaki tam siedzą, jak deszcz pada z tej strony, to jest kłopot. To ja bym poprosiła o... W kilku przystankach są, więc też jeden nie wiem, że to zdarza dosyć regularnie, jak sklepnie. Dobrze, dziękuję bardzo. Ja chciałem się dowiedzieć od pana wójta o fundusz sołecki w mojej miejscowości, czy miał być wykonany w maju, jakby wieczór, coraz co? No te lampy, które są w zeszłym roku w funduszu sołeckim. Ale szczerze, że nie pamiętam, ale czy tam mieliśmy coś dołożyć? Tak, tam są cztery punkty. Nie, to jest przetarg ogłoszony, za chwilkę będzie duży na wszystko, na budowę wszystkich lamp w całym gminie. Rozumiem. Proszę czekać spokojnie, to jest ostatnie zadanie sołeckie, no ja powtarzam co roku to samo.
zadania sołeckie będą wykonane wszystkie do końca listopada. Zasada jest wielu lat stosowana i dobrze. Druga sprawa, panie wójcie, czy umowa na wykonanie nawierzchni utwardzonych została podpisana i kiedy wykonawca musi oddać tę pracę? Zwłaszcza chodzi mi o moją miejscowość. Tak? A to już wykonuje. No idzie do państwa. On ma 5 dróg, więc... Ale to tydzień, dwa... Panie to nie około półtora tygodnia do... Czyli październik, do połowy października powinno być wykonane. Nie chcę tutaj deklarować żadnej daty, bo mam nadzieję, że nie przyjdzie żadne ulewy. Ale rozpoczął pracę i pojutrze skończy. Pierwsze zadanie przechodzi na Wiktorów Kawrowo. Jest cały plan. No podał ten tydzień jako termin wykonania, ale nie widzę. Ale pewnie rozpoczęcie nie wykonał. Rozpoczął wykonawca dzisiaj w budowie roli. Dobrze. Dziękuję bardzo. Ja jestem mieszkanką wsi Wyględy. Dosyć nową mieszkanką, no do 8 lat, tak? Nie pochodzę z gminy Leszno. Ale chciałabym się zapytać, kiedy gmina planuje zrobienie drogi leśnej? To jest ulica Leśna, która jest w tej chwili dosypywana takim tłuczniem wapiennym, gdzie uciążliwość tej drogi dla mieszkańców, którzy w samym, powiedzmy, centrum tej drogi mają posesję, jest bardzo duża. Kiedy gmina ma zamiar umieścić w planie wykonanie tej drogi? Czy ja pani na to pytanie nie odpowiem, bo nie wiem. W ubiegłym roku pewnie pani sama się zna wykonanie tego zaczęć w tej drodze. Więc no, trudno było, bo my to widzimy, rozumiemy, ale powiem szczerze, no, nie mamy pomysłu, chyba nikt w Polsce nie ma pomysłu na to, czym te drogi utwardzać, żeby się nie kurzyło, bo ze wszystkiego się kurzy. No nie, no jeżeli pan wysypie wapień, to się będzie kurzyć. Ale jeżeli... z każdego kamienia się coś No nie z każdego. Z każdego, to nie jest chyba do końca wapień, niż będzie zgodę, natomiast z każdego się kurzy, no niestety, no co widzimy z tak. Tylko utwardzenia, bo podstawa własna, żeby się stać. No dobrze, a czy nie można dosypywać dziur, które powstają, bo to jest regularna walka. Państwo co roku wydajecie z naszego sołeckiego, chyba sołeckiego, różnie jest, nie tutaj. Wydajecie Państwo pieniądze, żeby nam, że tak powiem, wygładzić tą drogę, czyli dosypywane są kolejne ciężarówki tego tłucznia. Czy nie można by było w takim razie nie dosypywać tego tłucznia jako tego pyłu, tylko na przykład destruktu? Ale teraz już wie pani, niestety destrukty obecne, które my możemy pozyskać, tak samo się kurzą. Bo dzisiaj w każdym destrukcie asfaltowym jest 40% kurzonego betonu. To dzisiaj już nie ma asfaltu, dzisiaj są asfaltobetony. I myśmy to zauważyli, tak samo się kurzy, nawet gorzej to jest czarny wtedy pył. Także to na korfowy prakty jest problem. To jest nie ma takich smolistych, starych asfaltów, bo takich dróg tak naprawdę nie ma. My pozyskaliśmy destrukt z Warszawy, Warszawa jest na asfaltowe domy, który się niestety kruszy. Jeżeli nie równie, to może, przepraszam bardzo, pochłonimy się w stronę Państwa radnych, żeby rozważyli stopniowe, jak nie mówię, wykonanie całościowe w jednym roku, ale stopniowe modernizowanie tej drogi, bo to w zasadzie jest chyba najdłuższa droga gminna w całej gminie. Nie znam dłuższej ulicy niż Leśna. Nie, proszę pani, są dłuższe, na przykład droga do wsi Marianów jest dłuższa. Zapraszam do Marianów. I jest jeszcze gorsza. I Dzisowa. Uważam, i będę namawiał tutaj Państwa radnych, bo w przyszłym roku rozpoczynamy drogi do wsi Marianów, bo to jest jedyna droga dojazdowa we wsi, znaczy ta wieś nie ma żadnej drogi dojazdowej w miarę twardej. Bo tam przy jakichś wysokich opadach są po prostu, no może być tak, że nie przejezdna. Nie przejezdna, tak. Ulica Leśna jest też nie ulicą lokalną, tylko też przejazdową. W tej chwili w zasadzie między gminą Babicami a nami jeżdżą tam wszyscy. Tak, tylko że Marianów ma więcej mieszkańców, taka dyskusja, to rozumiem, no, chciał zrobić i na której móc zaprezentować Państwu radny możliwość pozyskania środków i zrobienia wszystkich dróg w jednym roku. No jest to po prostu nierealne. No, staramy się, jak możemy, ustawiamy to zrobić. Dlatego zadamy pytanie, kiedy będzie w planie, tak? Bo na razie to nawet jej nie ma w planie. Chociaż odcinka. Ludzie tam czekają 15 lat, my jesteśmy nowi, ale oni tam mieszkają dłużej od nas. No właśnie,
tak powiem, mówi 15, na Wilkowej Wsi 60. Marianów to samo, no, no też czekamy. No dobrze, no to znaczy, że co? Ale nie, proszę nie panią, ja nie mówię, żeby nie robić. Nie rozumiem, mam czekać jeszcze 60 lat? No ja nie, no, ale ja mówię, bo pani mówi, że 15 lat. No tutaj są okręgi, tutaj są radni, potwierdzą, gdzie ludzie po 60 lat czekają. Dobrze, tylko przepraszam bardzo, państwo robicie plan zagospodarowania terenu, sprzedajecie działki, czy też inni sprzedają działki, pod wasz plan zagospodarowania przestrzennego, czyli musi się gmina liczyć z tym, że będą napływać ludzie i trzeba będzie w najbliższych planach 5-10-letnich zakładać, że takie inwestycje trzeba będzie ponosić. Tak, tylko szanowna pani, gmina ma 130 km dróg do przyjęcia i ciągle przybywa, i ciągle przybywa, a są osoby takie, które podatków po 3 lata nie płacą. A ci mieszkańcy, którzy mieszkają 150 lat, co mają powiedzieć? A teraz mieszkają w gminie. Proszę państwa, zakończmy, bo tak możemy rozmawiać bardzo długo. Co, kiedy, jak, tak dalej. Proszę państwa, idzie rozwana pełna kolejność. Co roku do 15 października są zgłaszane pełne wnioski budżetowe na rok przyszły. Oczywiście zawsze jest tak, że jeżeli na przykład do wykonania jest zapotrzebowanie na ulicę 20 środków jest na jedną górę, dwie ulice, robi się według kolejności. O kolejności decydują przede wszystkim względy typu, jak długo ludzie czekają, ile osób tam mieszka, że już wszystkie działki są zagospodarowane. Tak, także trudno mi jest powiedzieć, bo nikt nie planuje wykonanie tej ulicy za rok, za dwa, za trzy, bo może być tak, że za trzy lata któraś ulica dzisiaj przewidywana do zrobienia może się w tym słowie, żeby wyludnić. Inna ulica, której dzisiaj nie bierzemy pod uwagę, za trzy lata może mieć 200 mieszkańców czy 200 domów. Wszystko się może wydarzyć, dlatego plany, budżety są planowane z roku na rok. W tej chwili będziemy planować budżet na rok 2016 dopiero. W planie na 2015 tej ulicy nie było. Tylko tyle możemy powiedzieć. Dobra, no to teraz prosimy o umieszczenie do planie tej inwestycji. Panie wójcie, ja bym prosił w imieniu mieszkańców, bo idzie zima, żeby wykosić tą ulicę południową. Jak przyjdą śniegi, to będzie tam tragedia, ale... Panie wójcie, tak, zmienię troszkę temat, później może powrócę. Proszę państwa, od jutra swoją działalność po przerwie wakacyjnej rozpoczyna nasza świetlica Promi. Zachęcam, ja mówię, jeżeli znacie państwo dzieci, które chciałyby uczestniczyć w zajęciach świetlicy. Serdecznie namawiam, zapraszam, jest trzech wychowawców, będą zajęcia z języka angielskiego, różne konkursy, zabawy, wycieczki, jak również w okresie wakacyjnym, tak jak co roku gminna komisja organizuje, kolonie letnie dla dzieci. Oczywiście dzieci będą mogły wypić herbaty, zjeść jakiś posiłek, kanapki, także naprawdę będzie można poduczyć się języka angielskiego, także każdy sobie dla siebie coś, że tak powiem, znajdzie. Także zachęcam państwa sołtysów, jeżeli wiecie, że są takie dzieci, które chciałyby skorzystać, także do pani Henryki Beryn, do wychowawcy, bardzo proszę zgłaszać. Proszę państwa, druga sprawa, chciałem tutaj podziękować pani sołtys z Marianowa, pani sołtys z Wilkowej Wsi i panu sołtysowi z Korfowego, no, którzy zaprosili mnie na zebrania, prawda, sołeckie, no nie ukrywam, wymieniliśmy pewne poglądy, porozmawialiśmy, także była bardzo miła i serdeczna atmosfera. Bardzo przepraszam jeszcze raz, że nie dotarłem do sołectwa Marianów, no ale akurat w tym samym dniu było i w sołectwie Powązki zebranie i w Marianowie, no u nas od godziny 17 w zasadzie trwało do godziny 20, więc prawie 3 godziny. Słuchajcie, powiem państwu szczerze, dziękuję panu wójtowi, który też przybył na to zebranie, panu dzielnicowemu też dziękuję, który też zaszczycił. Proszę państwa, no, było bardzo dużo osób, nawet byłem zdziwiony, że tyle przyszło, ale naprawdę jestem zadowolony i dziękuję też mieszkańcom. Proszę państwa, różne były propozycje do Funduszu Sołeckiego. Też były propozycje, proszę państwa, od osób, które, że tak powiem, przed rokiem głosiły hasła Czas na zmianę, proszę państwa, chcieli, żeby w każdym sołectwie, na początku oczywiście w sołectwie Powązki, powstał dom kultury. Nie świetlica, żeby powstawały domy kultury.
Proszę Państwa, no, ja rozumiem, teraz Powązki, później pewno Dom Kultury i u Pana Sołtysa w Roztoce, to by Pan Sołtys chciał, czy na Pcińcu, nie mówię o Zaborowie, prawda, u Pani Ewy, prawda. No bo, proszę Państwa, ja też jestem za tym, żeby powstawały domy kultury. Też bym chciał, żeby powstał basen wreszcie, prawda, czy kino. No bo wszyscy chcemy, żyjemy w XXI wieku. Ale tutaj widzicie Państwo, Pani chce drogę. Inni chcą wodociąg, jeszcze inni chcą kanalizację. Proszę Państwa, no dziwi mnie to, że osoba obeznana, która, że tak powiem, no zna się troszeczkę, nie ma podstawowej, elementarnej wiedzy na temat budżetu. Dziwi mnie to, że osoba nie zajrzy, że tak powiem, w internet, nie przeczyta budżetu i dopiero później powinna się wypowiadać. No ale oczywiście to od Państwa zależy, czy może, czy będzie nas stać na Dom Kultury w Powązkach i później w dalszym sołectwie. Oczywiście będę tu w kontakcie z Panią Skarbnik, ile by taki Dom Kultury, że tak powiem, proszę Państwa, kosztował. Natomiast według mnie, tak jak mi się wydaje i popieram tutaj Panią, że w pierwszej kolejności należy robić drogi, prawda, kanalizacje, wodociągi, no bo ludzie na to czekają. Także nie wiem, nie wiem, co Państwo o tym sądzicie tutaj, no nie wiem, co o tym sądzicie, więc, ale tak mi się wydaje w mojej skromnej osobie. Bez tym za tym, proszę Państwa, żeby było, żeby faktycznie trzeba stać, bo mamy dzieci, prawda, byśmy z tego korzystali. Ale jest pytanie, co pierwsze, bo ja przykładowo zadając to pytanie tej osobie, nie uzyskamy odpowiedzi. Czy stawiamy domy kultury, czy robimy wodociągi, drogi, na które mamy projekty, prawda? I to jest w pierwszej kolejności, bo to na to... No właśnie, żeby dojechać do domu kultury, musi być droga. I komunikacja. No to jest pytanie, czy mamy budować domy kultury, czy drogi? Drogi. Nie wiem, ale drogi, czy drogi, zawsze się odnajdę. No ale jak się Państwo mogą spytać, no to tak jest to, co się pali. Dziękuję Państwu. Panie wójcie, ja tylko chciałam zapytać, czy działania związane z odtworzeniem systemu odwodnienia z dłuższej drogi wojewódzkiej 580 posunęły się troszeczkę do przodu, czy jest tak, jak otrzymałam w piśmie z 26 marca, a mianowicie, że zostało przyjęte przez wojewodę zgłoszenie rozpoczęcia robót, zaś do starosty powiatu warszawskiego zachodniego zostały złożone dokumenty o uzyskanie pozwolenia na budowę, czy też coś dalej w tej sprawie się posunęło? Uzyskaliśmy wszystkie wymagane zgody w kontakcie z zarządem wojewódzkim. Mamy spotkanie z dyrektorem, gdzie przekażemy dokumentację i zapytamy, czy będzie w stanie w przyszłym roku ująć w planie remontu i dużego. Dobrze, dziękuję bardzo. I jeszcze drugie takie pytanie. Panie wójcie, prosiłam o oczyszczenie tego rowu przebiegającego wzdłuż działek położonych przy ulicy Sokołowskiej, a graniczących od strony południowej z tym rowem należącym do, nie rowem, tylko stawem należącym do zakładu Daltona. Czy będzie ten ruch oczyszczony? Panie wójcie, bo jest oczyszczony ten, który tam biegnie przez pola, prawda? Ale, ale nie Daltonowski, nie Daltonowski. Nie, Daltonowski. Tak. Będzie. Znaczy nie, ten jest oczyszczony. Ten oczyszczony, tak. A tam dalej nie. A tam dalej jeszcze nie. Tak dobrze. Dzisiaj ja widziałam jakichś dwóch tam panów, tylko nie zdążyłam ich zapytać, czy oni właśnie są tutaj przechodzą celem, prawda, oczyszczenia tego rowu, czy też jakimś innym celem. Znaczy jesteśmy wspólnie finansujemy utrzymania dróg częściowo, czyszczenie niektórych rowów. Ja zapytam, jak to jest planowane przez spółkę wodną. Dobrze, dziękuję bardzo. No niestety są gorsze rowy, pewnie części tej wschodniej gminy, ale to są rowice. Tam są troszeczkę to wcześniej, pewnie jak wyglądzie, pewnie słów, bo tam są rowy też zaniedbane. Niestety, nie ma to, co nie działała. Więc tam też ten rowy chcemy to robić jeszcze, może nie to. A panie wójcie, bo tam się jak się idzie z Zaborówka do Wąsu, to jest ta droga powiatowa, tam przy pierwszym ostrzu zaczęła się, no padła jednia po prostu. No, no i oni tam będą naprawiać, tylko prosili, żeby sprawdzić, jaka jest przepustowość tego mostu. No to podobno powiat. No bo tam jest mostek i tam podobno ktoś był z powiatu i oglądał to i powiedzieli, że tam, że to się opuściło, bo tam była, bo były dane, tam nie było przepływu. Coś? Nie wiem. I pani... Pani Dorotka prosiła, żeby tam do spółki wodnej zgłosić, żeby
sprawdzili tam już przepustowość. Przepraszam pani, ale wiesz, to znaczy pani wójcie, chciałem się tutaj tak odpytać, bo widzę, że są mieszkańcy z Bajanowa. Czy jest, wykonuje się projekt ulicy Topolowej, to znaczy jest to przedłużenie obrony do Marianowa? Oczywiście się wykonuje, to sobie też mam zgłoszenia. Aha, i kanalizacja również. To z kanalizacją jest problem, bo wstąpiliśmy do Moskwyckiego Zarządu Wojewódzkich o zgodę wstępną na przejście kanału zabawiającego ścieki pod drogą wojewódzką z ulicy, z przedłużenia ulicy Podleśnej. No i czekamy już w drugim miesiącu na odpowiedź. No ale sprawa, jak tak powiem, jest już zamarnowana, rozrysowana. Jest te ścieki, musimy połączyć na zgadzać. Panie wójcie, jeśli tam ta droga kolędującą Karpinowskiego Parku tutaj przy lesie, tam od numeru 1 do numeru tutaj 13. Czy coś już... Już jesteśmy po podziałach zatwierdzonych przez KPN, no i myślę, że zaraz trafimy do wojewody. To też jeszcze po kilka miesięcy, to nie jest chyba szybko. Ale powoli jest szansa, że przejmiemy tą drogę. No właśnie. Dziękuję. Mam światło. Dziękuję. Ościągamy właśnie tej spółki wodnej, bo byłem na zebraniach sołeckich i właśnie była taka sprawa, że głosowali, że cały czas ten spółki sołecki jest przekazywany na rowy, nawet na oś, na prowadzenie wód, a ma sobie nie płaci spółki wodnej. No właśnie, ale co z tym zrobić? Panie Radny, to trudno mi odpowiedzieć, to spółka wodna, bo my nie ściągamy. To jest pan prezes, jest zarząd spółki. No to właśnie mieszkańcy, mieszkańcy się pod tym kątem burzą, bo po prostu ten fundusz przekazujemy, a spółka wodna nie ściąga tych pieniędzy, prawda? To my robimy za spółkę wodną robotę, prawda? Ale zwłaszcza pan, że pójdziesz pan... Zwróćmy pytanie, a dlaczego mieszkańcy nie płacą tych pieniędzy? No właśnie, no właśnie. No. Czy trzeba by tu jakoś tych moich mieszkańców mobilizować? To każdy mi się mówi, no ale no to przecież... No to zarządy spółki są systemowe. Jak zrobisz coś, to ci zapłacą. Nie wiem, że nic zorientowany, czy po prostu ktoś, jeżeli nie ma zmanierowanego pola, to jest wyłączony z płacenia spółki wodnej, panie. No właśnie, wie pan, to jest taki dylemat, bo to, no bo ja nie jest zmanierowany, to znaczy, że z jego pola woda nie spływa. No. Ale wody gruntowe, opadowe gdzieś tam są odprowadzane, prawda? To tym się powinien płacić. No to zależy, o czym mówię, no. Środki mówi, bo to by trzeba było okazji, że parę pięć pyła. Przedsiębiorstwa to jest co innego, ale panie radny, to naprawdę no, spółka, ona się nazywa gmina, ale gmina ma nic wspólnego. To jest stowarzyszenie właścicieli, które ma zgodnie z ustawą prawo wodne wytrzymywać nawigację i rowy prowadzające, czyli taką nawigację. Także to szczegółowo. Także to państwo wybraliście zarząd, prezesa, to nie był nie gmina, to już nie urząd, tylko państwo. Ja bym proponował przeprosić pana prezesa, spotkamy całego zarządu. Ale jak są zebrania spółki wodnej, to rolnicy nie przychodzą, nie pytają. Przychodzi 10 osób. A to w ogóle. Panie wójcie, mieszkańcy Janina pytali, czy oni mają jakąś szansę na kanalizację w najbliższym czasie, czy nie. Nie. A ja jeszcze mam pytanie o kanalizację. Plany, jakie były robione w 2010 roku, no projektu nie było, przewidywały kanalizację na terenie gminy wsi Wyględy. Wiem od pani sołtys i radnej naszej wsi, że jakaś sprawa w sądzie się toczy. Mógłby coś pan był bliżej na ten temat powiedzieć? Cały czas czekamy, proszę państwa. Uzależniamy, jak mówię, uzależniamy nasze dalsze postępowanie od wyników, od zakończenia tej sprawy sądowej. Nie wiem, kiedy to nastąpi, mam nadzieję, że to jest najpóźniej do przyszłego roku. Natomiast jest jeszcze jedna możliwość wystąpić do nas w gminie Barwice z ofertą przyłączenia na części wschodniej naszej gminy do kanalizacji w gminie Barwice. Tym samym jest bardzo duży problem, mianowicie cena ścieków. Nie wiem, widzę cena ścieków 100% to jest prawie 15 zł na 6. No i tutaj z moich rozmów dotychczasowych z mieszkańcami, no tamtej części nie byli zainteresowani tak wysoką opłatą.
Nikt nie. Proszę Państwa, sprawy różne. Kto z Państwa co chciałby jeszcze zabrać głos? Proszę bardzo. Panie wójcie, czy mamy jakieś środki administracyjne, które by zmusiły opornego właściciela działki do tego... Trzystronniczowy, czy dwustronniczowy elaborat, gdzie nas opluł, wyzywał, już nie powiem co jeszcze. No, bo ja jestem ciekawa teraz, jak... No nie wiem, jest wiek. Bo też taki szkoda. Nie ma problemu. Czy jest społeczny, mieliśmy to jest to pani jest na wydarzeniu społecznym. No nie ma to na się odzywać. Szkoda się odzywać. Panie Stasiu, ale ale on nie mieszka, to nie ma wstydu. Ale on nie ma wstydu. Dobra, koniec. Dobrze, proszę Państwa, jestem przygotowany sprawy różne, to chciałbym jeszcze zabrać głos. Jeżeli nie ma, to wszystkim Państwu bardzo serdecznie dziękuję za udział w tym